40, już palepeta. Kto by pomyślał, że tak może żyć kobieta? Taki styl bycia w życiu dziewczyny nie występuje bez przyczyny. Sama to najlepiej wiem. Dwie garście prochów i szklanka wody. Jestem jak kiecka, która nagle wyszła z mody. Kiedyś, gdy byliśmy blisko, obiecałeś Romuś wszystko. Dzisiaj preferujesz inny krój. Kwiecień, maj to był raj, w marcu grzech za trzech, w lipcu padł do mych stóp, proponując ślub. Za to w sierpniu na papierze nabazgrałeś mi, frajerze, słowa, które zapamiętam aż po grób. No i posłuchajcie tego sami. Najwyższy czas zerwać to wszystko, co łączy nas. Zapomnij mnie, przecież mam żonę i córki dwie. Może to błąd, nie stać mnie na to, by żyć pod prąd. Zmyj rozpacz z lic, nie znaczysz dla mnie już nic. To jest ten moment w naszej piosence, kiedy dziewczyna bierze sprawy w swoje ręce. Nagle uznałam, że w moim stanie najlepiej zrobi mi spotkanie z tobą. Potem będzie lżej, nie usłyszałam żadnych protestów, gdy przywiązałam cię w piwnicy do podestów. Romuś myślał, że go spotka jakaś niespodzianka słodka. Może liczył na ognisty seks. Młotkiem trach, nożem ciach, z liścia raz, dwa, trzy. Prętem masz prosto w twarz, za te moje łzy. Chyba zetrę cię na tarce, bo w sekretnej zamrażarce mam już 7, więc jak wleziesz jeszcze ty? A wiesz, że taki milczący pociągasz mnie znacznie bardziej? Noce i dni na flirtowaniu mijają mi, choć Romka niet. Dzisiaj jest Wiesiek, a jutro Ted. W mej chłodni tło rośnie kolekcja niewiernych zwłok, sumienie won. Będziecie błagać o zgon.